Kilka informacji na temat modułu przekaźników do ładowarki pakietu litowo-jonowego pokazanego w innym odcinku. Z czego on się składa? Tutaj mamy wejścia wyłączenie przekaźnika ten żółty przewód. A tutaj mamy wyjście do pakietu litowo-jonowego. Działa to na tej zasadzie, że jeżeli naciskamy przycisk, to jeden z przekaźników się załącza i pozostaje załączony na stałe. Tutaj idzie dodatni biegun, nie załączany, idzie napięcie i się nie wyłączy aż na żółty nie zostanie podane napięcie wyzwalające wyłączenie. Do ładowarki pakietu litowo-jonowego na 12V musimy zastosować zasilacz o wyższym napięciu, ponieważ tak jak na przykład akumulator w samochodzie też jest ładowany wyższym napięciem około 14V. Aby się naładował, musi być z takim napięciem ładowany. A przekaźniki, jak jest tutaj napisane, są na 12V. Więc układ składa się z rezystora ograniczającego 2,2 OMA, stabilizatora napięcia 12V L7812, oczywiście przekaźników oraz diod tych czarnych to są diody transil. Na 15V mogą być nawet na większe napięcie, na przykład 18-20. One mają za zadanie tłumić, tak by przepięcia, które powstają podczas załączania i rozłączania znaczy nie załączania, rozłączania, a podawania prądu na cewkę przekaźnika. I tak prosto to wygląda. Tutaj ta dioda prostownicza duża jest po to, żeby nic się nie uszkodziło, abyśmy pomylili napięcie plus z minusem, Jakbyśmy odwrotnie podłączyli do płytki, że nam się to nie uszkodziło. A tutaj, tą płytkę widzieliście w poprzednim odcinku ze wzmacniaczem operacyjnym i z potencjometrem, która kontroluje właśnie wyłączenie. W następnym, w najbliższym czasie pojawią się kolejne odcinki, właśnie jak to jest skończone, jak to działa i jak ładuję już zestawem akumulatorów litowo-jonowych 3,7 V. Na razie to wszystko.